Ekscelencjo Najdoskonielszy Księże Biskupie Koszedarski. Ekscelencjo drogi Księże Biskupie Robercie, biskupie pomocniczy naszej archidiecezji. Drodzy Ojcowie i Bracia Bernardyni z Ojcem Definitorem Generalnym i Ojcem prowincjałem. Drodzy Bracia w Kapłaństwie Księża Decyzjalni z księżmi Ciekanami, wielebne siostry zakonne, drodzy siostry i bracia, rodzice, dziadkowie, młodzieży, kochane dzieci, wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia. Ewangelie nic nam nie mówią. O tym, jak wyglądało przejście Najświętszej Marii, Panny z tego świata, do domu Ojca. Ale pobożność chrześcijańska od samego początku tworzyła pewne dzieła literackie, które stanowiły jakby uzupełnienie tego, czego nie wyczytamy ani w Ewangeliach, ani w Dziejach Apostolskich, ani w apostolskich listach. I wiele z tego, co zostało nam przekazane w tak zwanych apokryfach odnosi się do tradycji przekazanej nam od pierwszych chrześcijan żyjących w Jerozolimie. Wiele dołożyła także ludzka wyobraźnia. Apokryfy nie są księgami świętymi, których treść zobowiązuje nas do przyjęcia ich w duchu wiary. Ale apokryfy wiele mówią o tym, jak wyglądała wiara i pobożność pierwszych chrześcijan, zwłaszcza żyjących w Jerozolimie. I ich świadectwa. Na pewno nam lekceważyć po upływie prawie dwóch tysięcy lat nie można. Jest, drodzy siostry bracia, cała grupa apokryfów mówiących o zaśnięciu, o śmierci i o obow... ob... niebowzięciu Najświętszej Dziewicy. Pozwólcie, że dzisiaj we fragmentach tylko ale dość szerokich. Przytoczę treść apokryfu, który chyba jest najważniejszy z tych wszystkich dotyczących wniebowzięcia Najświętszej Dziewicy, tak zwanego Transitus Er, Transitus Romanus, ponieważ jest to apokryf mówiący o transitus, czyli o przejściu. Z tego świata do domu Ojca, do wieczności najświętszej dziewicy, tranzytus rzymski, jako że znajduje się on w Bibliotece Watykańskiej. Są dyskusje, z jakiego czasu pochodzą te niezwykłe teksty. Na pewno jednak modlitwy, które za chwilę. Przynajmniej częściowo zacytuję, pochodzą już z drugiego wieku, a więc kilkadziesiąt lat zaledwie po tym, jak najświętsza dziewica z duszą i ciałem została wzięta do nieba. Według tego apokryfu, Maryja dowiedziała się od Anioła o bliskim już odejściu z tego świata. O wyczekiwanej dla niej chwili, jako że bardzo tęskniła do swego syna Jezusa Chrystusa. Tęskniła, by znowu móc się z nim spotkać i to już na wieczność całą. Anioł jej zwiastował, że chwila spotkania z Jezusem jest już bardzo bliska. I dlatego, jak czytamy. W tym apokryfie Maryja powróciła do swego domu, weszła do swojej ukrytej komory i wziąwszy wody umyła się i wznosząc modlitwy dziękczynne włożyła inne szaty, szaty uroczyste, mówiąc, wysławiam Ciebie, który jesteś znakiem objawionym z nieba na ziemi, nim mnie wybrałeś, i zamieszkałeś we mnie. Wysławiam Ciebie, Boże, i moich przodków, którzy mnie przyjęli i przyszli niewidzialnie przed Tobą, aby Cię wprowadzić. Wysławiam Ciebie, gdyż przeznaczyłeś mnie w mocy dla ukształtowania członków Twojego ciała i uczyniłeś mnie godną pocałunku Twojej komnaty ślubnej, jak mi to powiedziałeś. Wysławiam Cię, abym się stała godna uczestnictwa w doskonałej ofierze dziękczynnej i w Twojej ofierze wonności, która jest zyskiem wszystkich ludzi. Wysławiam Ciebie, bo dałeś, dałeś mi odzienie, które obiecałeś mi w słowach, po nim zostaniesz poznana przez swoich krewnych i sprawi, że będę przeniesiona do siódmego nieba, Abym się stała godną wraz ze wszystkimi, którzy w Ciebie wierzą, Twojej pełnej wonności, abyś ich wraz ze mną zgromadził do królestwa Twojego, bo Ty jesteś ukryty pomiędzy ukrytymi, widząc niewidzialnych. Ty jesteś ukrytym, i Ty znowu jesteś pełnią, i Ty jesteś pełnością, i Ciebie najpierw w bólach zrodziłam. I wszystkich, którzy ufają w Tobie. Wysłuchaj modlitwy matki, która woła do Ciebie. Usłysz mój głos i ześlij na mnie Twoje błogosławieństwo. I niech żadna moc nie przyjdzie do mnie w owej chwili, w której opuszczę moje ciało, ale wypełnij to, co mi powiedziałeś. Gdy płakałam przed Tobą, mówiąc: Sprawa by ominęła mnie, moce nadchodzące moją duszę, i obiecałeś mi w słowach: Nie płacz, matko moja, Mario, bo nie aniołowie przyjdą po Ciebie, ani archaniołowie, ani cherubini, ani serafini, ani żadne inne moce, ale ja sam. Przyjdę po Twoją duszę. Teraz właśnie cierpienie przybliżyło się do rodzącej. Wysławiam Ciebie i troje sług wysłanych od Ciebie na posługę trzech dróg. Wysławiam Ciebie i światło wieków, w których zamieszkujesz. Wysławiam wszystko, co posadziła Twoja ręka, która trwa na wieki. Święty, święty ten, który spoczywa wśród świętych, wysłuchaj głosu mej modlitwy. A potem Apokryf opowiada, jak do niej w sposób cudowny przybywają apostołowie, począwszy od Piotra i Jana, jak otaczają ją kręgiem pełnym czci, radości i uwielbienia. Następnego dnia, jak czytamy dalej w tym apokrypie, gdy powstało słońce, Maria wyszła na dwór i odmówiła modlitwę daną jej przez Anioła. A po modlitwie powróciła, położyła się na swoim łożu i wypełniła plan wyznaczony jej przez Pana. U jej wezgłowia siedział Piotr, a u nóg Jan. Pozostali zaś wokół jej łoża. Około godziny trzeciej po południu rozległ się potężny grzmot. I oto nagle pojawił się Pan Jezus w chmurach wraz z niezliczonym tłumem świętych aniołów i wszedł do komnaty, gdzie znajdowała się Maryja wraz z Michałem i Gabrielem. A aniołowie, którzy stali na zewnątrz, śpiewali hymn. A gdy wszedł Zbawiciel, znalazł apostołów wokół Marii i pozdrowił ich. Wtedy Maria otworzyła usta i wysławiała Chrystusa tymi słowami: Wysławiam cię, ponieważ uczyniłeś wszystko to, co przyrzekłeś i nie opuściłeś mej duszy. Obiecałeś mi bowiem że nie pozwolisz, aby aniołowie przyszli po mą duszę, ale obiecałeś, że Ty sam po nią przyjdziesz. I stanie mi się, Panie, według słowa Twego. Kimże jestem ja, pokorna, że uczyniłeś mnie godną tak wielkiej chwały? I gdy to powiedziała, wypełniła plan wyznaczony jej przez Pana z uśmiechem na twarzy ku Panu Zwróconej. A Pan ją pozdrowił, wziął świętą jej duszę, oddał w ręce Michała, a otoczył ją skórami, których blask zaiste był nie do opisania. My natomiast apostołowie ujrzeliśmy duszę Maryi, którą przekazał w ręce Michała, a ona miała doskonałą formę człowieczą, tyle że nie Miała już kształtu ani kobiety, ani mężczyzny, a jedynie była obdarzona podobieństwem wszelkiego ciała, a blask jej był siedmiokroć większy od słońca. Piotr, Jan i pozostali apostołowie czuwali, a trzy dziewice zatroszczyły się o pogrzeb ciała Marii i złożyli je na mary. I powstali apostołowie i ponieśli mary, na których spoczywała Maria. A Piotr zaintonował hymn: Wyszedł Izrael z Egiptu, Alleluja. Zbawiciel i aniołowie w murach, w pewnej odległości przed trumną, śpiewali hymny, choć sami byli niewidzialni. Słychać było tylko jeden głos wielkiego tłumu także wyszła cała Jerozolima. Apostołowie wnieśli Marię do grobowca i zasiedli razem czekając na Pana, jak im nakazał. Dalsze fragmenty tego apokrypu mówią już o tym, jak Pan Jezus przyszedł powtórnie i Maryję z duszą i ciałem w całym jej człowieczeństwie wziął do nieba. Drodzy siostry i bracia, przeżywaliśmy przez ostatnie godziny prawdziwe misterium odchodzenia misterium transitus przejścia Matki Najświętszej. Z domku, w którym zasnęła, do tego miejsca, które oznacza, symbolizuje jej grób, znajdujący się według starycy, z tradycji antycznej w Jerozolimie tuż obok ogrodu Getsemani. Nieśli ją apostołowie na Marach, tak jak dzisiaj była. Figura Matki Najświętszej uroczyście i z taką czcią niesiona przez tych, którzy symbolizowali apostołów, aż na to miejsce. Braliśmy udział w czymś przejmującym, w czymś wielkim. Było to uczczenie Matki Najświętszej, jej przejścia do nieba. Przejścia pewnego chwały, ale także radości. A my, jakbyśmy powtarzali tych mieszkańców Jerozolimy sprzed prawie dwóch tysięcy lat, którzy chcieli ją pożegnać, odprowadzając do jej grobu. Wielkie misterium wiary. Wiary w jej wyniesienie. Wielkie misterium człowieczeństwa, które nie jest przeznaczone na to, aby obrócić się bezpowrotnie w proch i w nicość. Misterium człowieczeństwa, które zostało przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Powołany do wieczności. Tak jak słyszeliśmy to w dzisiejszym pierwszym czytaniu, słowa Apokalipsy. O nowym Jeruzalem, mieście świętym, które jest przybytkiem Boga z ludźmi, gdzie Bóg mieszka razem z ludźmi, jest Bogiem z nimi a oni Jego ludem, gdzie nie ma już miejsca ani na łzy, ani na śmierć, ani na żałobę, ani na krzyk, ani na codzienny trud. Wszystko, co było dotychczas, przeminęło, bo Bóg uczynił wszystko nowe. W tym, co nowe. Przewodzi z martwych stały Chrystus, który wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy swego ojca i przyjdzie powtórnie sądzić żywych i umarłych. A my, którzyśmy przez chrzest święty, zostali włączeni w jego śmierć umierając dla grzechu i zostaliśmy włączeni w jego zmartwychwstanie by żyć razem z nim na wieczność całą żyjemy nadzieją że to co nam obiecał stanie się w odniesieniu do każdej i każdego z nas, że stanie się to w odniesieniu do każdej i każdego z nas, tak jak to stało się w odniesieniu do Najświętszej Marii Panny, Matki Bożej, Matki Jezusa Chrystusa, Matki Kościoła, a więc Matki każdej i każdego z nas. To jest nasza nadzieja. Chrześcijańska, która sprawia, że perspektywy naszego życia nie kończą się na śmierci, na przemijaniu, na obracaniu się w proch tej ziemi. My żyjemy nadzieją życia wiecznego, które stało się już udziałem przy najświętszej dziewicy Matki Boga i świętych, Niezliczonej ich rzeszy otaczających Boży tron. Przeżywaliśmy to, tę tajemnicę naszej nadziei, idąc za marami Matki Najświętszej do jej grobu, wiedząc, że za kilka dni zostanie wzięta do nieba. Rozważając tę tajemnicę przejścia, tranzytus, rozumiemy też, jak wielkim nieszczęściem jest dla wielu ludzi to, że tej nadziei na życie wieczne są pozbawieni. Jak nieszczęśliwi są ludzie, którzy. Pozwolili sobie tę nadzieję wyrwać z własnych serc i umysłów. I jak bardzo nieszczęśliwi są ci ludzie, którzy tą swoją beznadzieją chcą obdarzyć innych, zwłaszcza wierzących. Nie wolno nam, drodzy siostry i bracia, Zapomnieć słów jednego z proroków właśnie takiej beznadziei. Jednego z najbardziej głośnych myślicieli połowy ubiegłego wieku, który początkowo był jako dziecko głębokim, głęboko wierzącym katolikiem. Ale potem doszło do tego, że przeklął Boga. I odtąd uważał, że istotą tej Ewangelii w cudzysłowie, którą ma głosić światu, jest zdanie z głównego Jego dzieła. Absurdem jest to, żeśmy się urodzili i absurdem, że pomrzemy. Wszystko jest absurdem. Biedny człowiek. Nieszczęśliwi ci, którzy przyjęli Jego słowa za prawdę. Biedni ci, którzy dzisiaj przyjmują podobne słowa współczesnych nam apostołów materializmu i ateizmu. Nieszczęści, nieszczęśliwi, nieszczęśliwi ludzie, za których Musimy się modlić, by chociażby u kresu swojego życia zostali obdarzeni łaską nadziei. By nie przeklinali tej swojej życiowej drogi, która się akurat u nich kończy, ale żeby z nadzieją otwierali się na wieczność, która w tym momencie się dla nich otwiera. Jesteśmy drodzy siostry, bracia w tych czasach kulturowego zamieszania, ogromnego zamieszania, wydani na pokusę właśnie utraty nadziei. Utraty nadziei w wieczność. Ta utrata nadziei zaczyna się od utraty wiary. Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Ulegnięcie tej pokusie zaczyna się wtedy, kiedy odwracamy się od prawdy o wniebowziętej, cieszącej się chwałą niebieską dziewicy Maryi. Te niebezpieczeństwa utraty wiary i nadziei są dzisiaj bardzo silne i chcą wejść do naszych serc, niejako instytucjonalnie, począwszy od przedszkoli i szkół, gdzie chcą głosić zupełnie inną, niebożą, bezbożną wizję człowieka. I stąd Moi drodzy, drodzy pielgrzymi, rodzice, dziadkowie, których Was tak wielu tutaj i z których tak duża liczba zbliżała się ze swoimi dziećmi, wnukami do mnie, bym ich błogosławił. Czyniłem to z wielkim przejęciem, z wdzięcznością. Za to, że wy drodzy rodzice i dziadkowie tak bardzo jesteście przejęci tym, co dotyka, co dzieje się dzisiaj z waszymi dziećmi i co będzie na przyszłość. Stajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo wiele zależy na to, abyśmy Nieustannie otwierali się na Boże Błogosławieństwa. Bo znaczy to, otwieramy się na Bożą łaskę, na łaskę nadziei, na życie wieczne. Bo znaczy to, że, czem, że pragniemy trwać przy wierze, zgodnie z tradycją naszych ojców i prajojców trwającą już w odniesieniu do Polski 1055 lat. Jako, że właśnie tyle lat dzieli nas od roku 966, kiedy pierwszy historyczny władca Polan, Mieszko I, wraz ze swoim dworem i bojami przyjął Chrzest Święty i wprowadził krzyż na pogańskie dotąd ziemię naszej ojczyzny. Stoi za nami wielka, wspaniała tradycja wiary. Od nas zależy, czy w tej wierze będziemy trwać, czy tę wiarę będziemy przekazywali jako wielką łaskę Bożą, dzieciom, wnukom, zdając sobie sprawę, że jak każda łaska, wiara jest też czymś, co łatwo utracić, bo ten skarb wiary, jak pisał święty Paweł apostoł, nosimy w glinianych naczyniach, które łatwo rozbić, a zawartość tych naczyń łatwo utracić. Natomiast, jeżeli będziemy trwali przy Matce Najświętszej, Naszej Matce, która nam w wierze przewodzi, jest naszą matką daną nam przez jej syna z krzyża na Golgocie. Jest tą, która kocha nas i której, jak nikomu na świecie, zależy na naszym szczęściu. Jeżeli będziemy się jej trzymać, drodzy siostry i bracia, nie utracimy nadziei, nie zatracimy naszej wiary. Będziemy coraz bardziej pogłębiali skarb, jakim jest wiara, nadzieja i miłość. I tym skarbem będziemy się z innymi dzielili. I w ten sposób, właśnie w ten, w ten i, i żaden inny, będziemy naprawdę zmieniali ten świat, a ten świat będzie coraz bardziej Człowieczy. Jak zatem ważną rzeczą jest, by żyjąc nadzieją umieć przygotowywać się na chwilę naszego transitus, naszego przejścia z tego świata do domu Ojca Bogatego w miłosierdzie. Jak istotną rzeczą jest. Powtarzać te wspaniałe modlitwy Matki Najświętszej, wysławiające Boga za świat, za życie, za opiekę, za tradycję, z której się wyrasta, za obietnicę zbawienia. Jak bardzo istotne jest, moi drodzy, by z głębokim, najwyższym zrozumieniem powtarzać słowa. Modlitwy anielskiej, której pierwszy fragment usłyszyła przynajświętsza Dziewica podczas zwiastowania w Nazarecie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, a potem błogosławiona jesteś między niewiastami. Błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus. I nasze błaganie, które z taką ufnością każdego dnia, zwłaszcza podczas różańca, musimy zanosić. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.